Emocjonalny ład. Zaprasza Łada Drozda. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, witam w Emocjonalnym Ładzie. Witam przede wszystkim mojego gościa, Izę Falkowską-Tyliszczak, psychoterapeutkę. Cześć, Iza. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać ni mniej, ni więcej tylko o empatii. I na początek mam do ciebie, Iza, takie pytanie. Czy fakt, że płaczę wtedy, kiedy widzę stojących na podium polskich medalistów, obojętnie jakiej dyscypliny, zwłaszcza kiedy im się też kręcą łzy w oczach, czy to jest dowód na to, że jestem w tym momencie empatyczna? Trudno powiedzieć. Ach, już myślałam, będzie łatwo. Myślę, że z całą pewnością empatia musi być zaangażowana w taką twoją reakcję, chociaż chyba precyzyjniej to uczucie, które przywołuje łzy do twoich oczu, precyzyjnie chyba trzeba by nazwać wzruszeniem. Mm-hmm. Okej. I no, musiałbyśmy jakoś porozmawiać o tym, jak się ma empatia do wzruszenia, bo no to chyba nie całkiem jest to samo. To bardzo dobrze, że to będziemy rozszyfrowywać. Zatrzymajmy wobec tego ten wątek. Mam jeszcze drugi przykład. Okej. Jak myślałam o empatii, wróciło mi do pamięci takie zdarzenie sprzed kilku lat, kiedy to w niedalekim tutaj domu braci Jabłkowskich na wejściu były jeszcze takie ciężkie, wahadłowe drzwi. I kiedyś byłam świadkiem takiej sytuacji, kiedy to pewna kobieta zapatrzona w dal, wychodząc z tego miejsca, złapała nie za poręcz tych drzwi, tylko złapała je na wysokości zamykania się tych drzwi. Czyli tak jakby objęła te drzwi dłonią. I chwilę zanim nastało to, co nastało, ja sobie wyobraziłam, co się za chwilę stanie. Ja tylko krzyknęłam do niej bardzo głośno, weź rękę, ale to było za późno. Mm. I za chwilę druga połówka tych drzwi rzeczywiście w tę jej rękę uderzyła. Ból, jaki poczułam wtedy w swojej dłoni, sprawił, że krzyczałam razem z nią. Mm. No i zastanawiam się, czy to jest empatia, bo to nie wzruszenie chyba. Tym razem to zdecydowanie empatia i jakby ta w pewnym sensie jej część, która jest bardzo mocno osadzona w biologii. No właśnie. Jak zapewne wiesz, takie badania dotyczące odruchu skórno-galwanicznego dowodzą, że w momencie, kiedy obserwujemy czyjeś cierpienie, sami też stresu związanego z cierpieniem doświadczamy. Odruch skórno-galwaniczny. Mhm. Objaśnijmy naszym słuchaczom, co to jest, bo to taki termin. To jest zmiana badawczy potencjału elektrycznego skóry i to wiąże się przede wszystkim ze zmianą stopnia nawilżenia skóry. To jest krótko mówiąc, czy się poci skóra. No, tak można to ostatecznie do tego sprowadzić. Mhm. I to jest taki odruch, który jest często wykorzystywany w wykrywaczu kłamstw, czyli no, bada poziom stresu. To jest jeden z tych elementów, który jest... Przy wariografii jest potrzebny. Poza rytmem serca i oddechu, to też jest ten odruch badany. No to tak jak słyszycie, będziemy dzisiaj zajmować się empatią i pojawiło się od razu na wstępie parę wątków, jakiś background biologiczny, o którym powiemy. Odróżnianie empatii od innych stanów emocjonalnych, co też dobrze jest troszkę uporządkować, bo to jest bardzo pojemne pojęcie, powiedziałabym worek pojęciowy nawet. I właśnie o tym dzisiaj z Izą Falkowską Tyliszczak będziemy rozmawiać. To jest mój dzisiejszy gość. Iza jest psychoterapeutką. Słuchajcie nas. Rozmawiam o empatii z Izą Falkowską-Tyliszczak, psychoterapeutką. Obiecałyśmy trochę o genezie tego ciekawego stanu emocjonalnego, bo właściwie nie mogę powiedzieć, że to jest uczucie, to chyba cały stan, prawda, Iza? Generalnie rzecz biorąc, empatia ma dwa takie podstawowe aspekty. Jeden aspekt to jest aspekt poznawczy, czyli to, że możesz wyobrazić sobie to, co czuje drugi człowiek. Mhm. A drugi korzeń to korzeń emocjonalny. Można też, jak sądzę, dołączyć do tego taki korzeń instynktowny. Jest wiele dowodów na to, że zwierzęta, obserwując cierpienie, nawet zwierzęcia innego gatunku,
reagują na to. W związku z tym na poziomie instynktownym w naszej biologii ten mechanizm istnieje. To, na czym, co na tym jest nabudowane, to relacja matki z niemowlęciem. I to jest taka podstawa, na której buduje się zdolność do empatii. Takim bardzo znanym eksperymentem jest eksperyment Edwarda Tronika, który w latach 70. badał niemowlęta, które zostały wystawione na taką sytuację, że twarz ich matki stawała się neutralna, spokojna, czy jakby martwa. Po angielsku to eksperymenty, które nazywają się still face. Nie możemy tego pokazać w radio. Ale taka maskowata twarz. Maskowata twarz. Która nie pokazuje emocji. Która nie pokazuje emocji. I to niesamowite, jak można obserwować. Te filmy są dostępne w internecie, więc jeśli ktoś z Państwa by sobie życzył, to może zerknąć, jak dziecko reaguje wtedy, kiedy matka nie odpowiada na bodźce, które dziecko wysyła. To prowadzi to do wycofania z kontaktu i w końcu do rozpaczy, do płaczu dziecka. Te eksperymenty na szczęście były takimi urywkami dwuminutowymi, tak żeby nie zakłóciło to funkcjonowania niemowlęcia. I z kolei widać wtedy, kiedy jest przywrócony ten kontakt, kiedy jest jakiś rodzaj odpowiedzi na to, co jaki bodziec dziecko wysyła matce, to jest zupełnie inna sytuacja. Są jeszcze takie eksperymenty, też o nich czytałam, panów Pickensa i Fielda, którzy badali 3-miesięczne niemowlęta będące dziećmi matek depresyjnych. Tak, to i one podobne. Pokazują podobne rzeczy. Depresja też zmienia kompletnie rodzaj ekspresji, prawda? I na twarzy wielu rzeczy po prostu nie widać, takich, które wydawałyby się naturalne w obcowaniu matki z dzieckiem. I krótko mówiąc, dezorientacja, a potem właśnie tak jak mówisz, rozpacz tych niemowląt w wieku 3 miesięcy. To jest niezwykłe, że tak maleńkie dziecko pokazuje, jak silna ta potrzeba bycia w kontakcie i reagowania na odpowiadania emocjonalnego jest. I jak to się strasznie zaburza wtedy, kiedy brakuje bodźców ze strony matki. Inny badacz, pan Hoffman, powiedział, że do pierwszego roku życia jest taki etap w rozwoju emocjonalnym, który można nazwać empatycznym dyskomfortem. I on jest właśnie bardzo związany z tym, czy dziecko dostaje takie bodźce, na które może odpowiadać, ucząc się jednocześnie, bo to jest cały czas nauka, jak odpowiadać emocjonalnie na to, co przychodzi w postaci bodźca w zachowaniu bezpośrednich opiekunów. Natomiast potem, po pierwszym roku życia, rozwija się taki etap, który się nazywa egocentryczną empatią. I dziecko już wtedy wie, że druga osoba to jest ktoś inny. Aha. Ale nie umie ustalić, które uczucia należą do kogo. Aha. Tak, to jest ten etap. I to w tym etapie ono reaguje dyskomfortem w sytuacji, kiedy na przykład słyszy płacz innego dziecka, ale płacząc samemu, bo się niejako zaraża tym uczuciem, dostarcza sobie uspokojenia, nie bardzo umiejąc poradzić sobie z tym stanem emocjonalnym dziecka, które w nim wywołało podobne odczucie. Ten wiek około 2 lat w naszym rozwoju i rozwoju empatii wydaje się być bardzo znaczący. Jeszcze chciałabym do niego wrócić teraz, Iza. Właśnie wtedy się pojawia, który pozwala na kształtowanie się ja, jest bunt 2-latka. Z jednej strony możemy to obserwować u dzieci w tym wieku, ale też od dawna tworzenie się ja jest bardzo takim intrygującym tematem dla filozofów, między innymi dla filozofów klasycznego idealizmu niemieckiego, w szczególności dla Johanna Fichte. Jeśli chodzi o bunt 2-latka i połączenie z tą myślą filozoficzną, to chodzi o to, że żeby uznać, poczuć, czym jesteśmy, potrzebujemy wiedzieć, czym nie jesteśmy. Czyli, że wtedy, kiedy dziecko mówi nie, to
tworzy przestrzeń na to, żeby siebie w jakiś sposób konstruować. I Fichte też był niezwykle zainteresowany tym oddzieleniem ja i nie ja. Mhm. To całe dzieło, które dotyczy właśnie ja i nie ja, czyli szukania tego, szukania tej odrębności, takiego wyłonienia się z rzeczywistości. No i to jest coś charakterystycznego właśnie dla dziecka w wieku około drugiego roku życia. Tak jest. I my to poznajemy po jakich zachowaniach dzieci? No właśnie to, co jest nazywane buntem dwulatka, czyli że cokolwiek proponujesz, słyszysz nie. Czy też, że spotykasz się często z gwałtownym sprzeciwem i demonstrowaniem woli dziecka. Ono czegoś chce, a czegoś nie chce. Nie? Czyli właśnie, że oddziela się. To jest taki pierwszy moment separacyjny tak naprawdę. Często traktowany przez rodziców jako coś bardzo dokuczliwego. Z jednej strony trochę ich to śmieszy, ale bardzo często niecierpliwi. Mm. Ale, że tak powiem, wyjście na metapoziom w myśleniu. Tak, bardzo może pomóc. Może sprzyjać temu, żeby popatrzeć na to właśnie z takiej perspektywy, o, moje dziecko daje dowód rosnącej samoświadomości. Tak, i rozwoju. Tak, i rozwoju. Się rozwija. Za tym idzie zdolność do empatyzowania, ale to rozdzielenie ja i nie ja znajduje też odzwierciedlenie u innych myślicieli. Tak jest. I jeśli mówimy o ja i nie ja, to właśnie prostą drogą wracamy do ja i ty. Prawda? Co jest obecne w filozofii austriackiego filozofa Martina Bubera, który napisał dzieło Ja i ty i którym mówi o tym, że właściwie prawdziwe życie jest spotkaniem. I rodzajem dialogu pomiędzy ja i ty. Mhm. Pisze też tak, brzmi to trochę jak haiku, albo jak jakiś rodzaj mantry, ale myślę, że daje bardzo wiele do myślenia. Martin Buber pisze tak. Zatem czego doświadcza się od ty? Właściwie niczego. Bo jego się nie doświadcza. Co więc wiadomo o ty? Wszystko, bo nie wiadomo o nim nic szczególnego. Jeśli spróbować wmyślić się w ten dialog napisany przez Bubera, no to mamy tutaj informację właśnie o takim falowaniu pomiędzy odmiennością i wspólnotą. Mhm. Jednością i rozdzieleniem. Gdyby to bardziej przybliżyć do tego, jak się rozwija nasza zdolność empatyzowania, to jakie byś poczyniła tutaj linki? Słuchaj, to jest w gruncie rzeczy bardzo blisko tego, o czym ty mówiłaś. To znaczy tego, że do jakiegoś momentu właściwie nie wiadomo, czy to ja to czuję, czy to ten drugi człowiek. Mhm. Cytując z kolei jednego z bardzo wielkich psychologów, Winnicotta, powiedział, że czasem, jeśli matka jest w dobrym kontakcie z dzieckiem, to w sytuacji, kiedy czuje wilgoć na swoich kolanach, nie wie, czy to dziecko się zsikało, czy to ona popuściła. Nie wiem, czy o taką empatię można społecznie chodzić, ale to jest bardzo obrazowy przykład. A jeszcze się używa w psychologii takiego pojęcia zlanie się. I tutaj zupełnie mi nie chodzi o to, o czym wspomniałaś przed momentem. Tylko wtedy, kiedy się zlewają emocje. Bo to też jest trudne do rozróżnienia, co jest właśnie takim emocjonalnym zlaniem się z drugą osobą. Czy to jest tak głębokie współodczuwanie? Ty wspomniałaś tutaj w naszej rozmowie pomiędzy wejściami o Simone Weil. Mm-hmm. No, mówiłam o tym, że jakoś być może jej pojmowanie empatii było, no, w gruncie rzeczy może nie empatią tylko, ale nie wiem też, czy państwo wiedzą, kim jest Simone Weil, więc nie wiem, czy to jest ten kierunek, którym powinniśmy iść. To była taka żydowska myślicielka, która jakoś współodczuwając narażała siebie na takie same cierpienie, jak jej współplemieńcy, którzy byli w obozie koncentracyjnym. Wrócimy ale do tego przykładu, pozwól już po 11, ale chodzi właśnie o pokazanie takich skrajności, które być może są dowodem na empatię, a może właśnie na to, że się w uczuciach z drugą osobą bywa, że jesteśmy w stanie zlać. Mówiłyśmy, Iza, o emocjonalnym zlewaniu się, że to jest taki rodzaj przeżywania, który no chyba jest jakimś krańcem empatii,
no na bardzo już wysuniętym przyczółku. Pojawiła się w twojej wypowiedzi postać Simone Weil. Tak, właściwie nie jestem pewna, czy taka sytuacja, w której uznaje się czyjeś uczucia za własne, gubiąc gdzieś świadomość tego, że współodczuwa się z kimś, ale że to są uczucia innej osoby, czy to jeszcze jest empatia, czy też właśnie jakiś rodzaj fuzji. Mhm. Mówiłam o Simone Weil, która wyznaczała sobie rację żywnościowej, pracowała tak ciężko jak osoby, które były w obozie koncentracyjnym i że ostatecznie doprowadziło to ją do śmierci. I mówiłam też o Sandlerowej, która inaczej w tej sytuacji empatią się posłużyła, czyli dbając o siebie w pewien podstawowy sposób, ratowała dzieci z warszawskiego getta. Mhm. I jeśli na chwilę jeszcze wrócimy do Martina Bubera, on pisze tak: należy być zarówno dla siebie, jak i dla drugiego człowieka. Czyli, że być może działanie w taki empatyczny sposób wymaga jednocześnie jakiejś podstawowej, dobrze rozumianej i zdrowej miłości własnej. To trochę tak, jak jesteśmy uczeni na pokładzie samolotu. Tak. Żeby najpierw założyć maskę tlenową w sytuacji awaryjnej sobie, a dopiero potem dziecku. Właśnie tak. Często myślę o tym przykładzie, że potrzeba jakiejś podstawowej dbałości o siebie. Żeby móc udzielać pomocy innym. I myślę zresztą, że to w ogóle jest jakaś trudność, że mam wrażenie, że zwłaszcza kobiety potrafią być empatyczne. To też może warto o tym wspomnieć, że ta cecha, ona różnicuje jednak mężczyzn i kobiety. Prawdopodobnie w dużej mierze jest to kwestia kulturowa, ale że kobiety znacznie częściej, w znacznie większym stopniu są empatyczne, dużo więcej niż mężczyźni. To, o czym chciałam powiedzieć, to jeszcze jest kwestia tego nabierania dystansu w przypadku empatii, że to jest niezbędne. Że to jest taki niezbędny element do tego, ale no właśnie, że już wiem, bo przed chwilą uciekła mi myśl. Do tego, że zwłaszcza kobiety mają to do siebie, że potrafią być empatyczne wobec innych, a nie potrafią być empatyczne wobec siebie. Siebie samej? Siebie samej, prawda? Mhm. I że tak naprawdę do tego, żeby empatia mogła nam służyć do tworzenia dobrych relacji, potrzebny jest też jakiś podstawowy element empatii wobec siebie. I to jest bardzo widoczne we wszystkich takich nurtach rozwojowych, działaniach rozwojowych, które kobiety podejmują, że zazwyczaj to odkrywanie siebie i swoich potrzeb i zaniechanych, zaniedbanych przez całe lata różnych elementów naszego funkcjonowania jest tak niebywałym odkryciem. Prawda? No właśnie, i to ściśle nawiązuje do tego, o czym powiedziałaś na okoliczność podróży samolotem. Maski, tak, którą trzeba najpierw nałożyć sobie. Choć zdawałoby się, że sama się uduszę, ale dziecku pomogę. No prawda, i to właśnie pomagać. Tak się ma filozofia Simone Weil w tej sprawie do Sandlerowej, no, że co po tym, no, prawda, jeśli nie mogę nikomu pomóc. W Emocjonalnym Ładzie dzisiaj o empatii z Izą Falkowską-Tyliszczak, psychoterapeutką. Właściwie ciśnie mi się w tej chwili na usta takie pytanie o to, czym empatia jest, a czym nie jest. Empatia jest uważnym słuchaniem drugiej osoby, jest czystą obecnością, jest podążaniem, jest stanem bez oceniania i jest przepływem. Natomiast nie jest emocjonalnym zlewaniem się z drugą osobą, nie jest podejmowaniem za kogoś decyzji, nie jest pocieszaniem, pomaganiem, doradzaniem, nie jest zgadzaniem się, nie jest mówieniem, że mam takie samo zdanie, nie jest skupieniem na własnych uczuciach i myślach podczas słuchania drugiej osoby. No to stąd prosty wniosek o tym, czym jest dystans w empatii. Prawda, że to, co wydaje się różnicować, to co jest czynnikiem różnicującym to, czym jest, czym nie jest empatia, to jest kwestia pewnego dystansu, który się ma. Czyli, mówiąc naszym wspólnym językiem, językiem psychologicznym, istnieniem ego obserwującego, czy istnieniem samoświadomości. Samoświadomości. Myślę, że to pojęcie jest bardziej powszechne i łatwiejsze dla naszych słuchaczy, niż ego obserwujące.
W związku z tym empatia bardzo dotyka faktu takiego, że jesteśmy świadomi tego, co przeżywamy. Tak jest, oraz tego, i to znowu nawiązuje bardzo dobrze do tego, o czym mówiłaś na wstępie, o różnego rodzaju badaniach dotyczących niemowląt. Po pierwsze, a to też dotyczy tego, że umiemy rozróżnić to, co ja czuję, od tego, co ty przeżywasz. Czyli mogę wyobrazić sobie i odczuć to, co ty przeżywasz, ale jednocześnie wiem, że jesteśmy osobne. Dwiema odrębnymi osobami. Tak jest. I to prowadzi nas prostą drogą do kwestii dialogu. I jeśli jeszcze raz mogę się powołać na Martina Bubera, to on mówi o tym, że ludzie zazwyczaj, bardzo często monologują. Rzadziej są w dialogu. I to jest coś, co być może potrzebne jest, bardzo potrzebne w naszych czasach. No, dialog. No pewnie o tym wszędzie słychać, aczkolwiek ten dialog zakłada, że przyjmiemy pozycję bardziej słuchania tego, co mówi druga strona, niż samemu mówienia. Tak jest. Dlatego tutaj, kiedy mówiłam o tym, czym empatia jest, to w dużym stopniu to też jest umiejętność słuchania, takiego słuchania, które nie zakłada jednocześnie w myślach tworzenia odpowiedzi na to, co się słyszy, tylko otwartego słuchania. I że jeśli myślimy też o tym, jak kwestie empatii przekładają się na życie społeczne, no to na przykład w kwestii negocjacji często mówi się o tym, że z pewnego punktu widzenia najtańszym ustępstwem, a jednocześnie bardzo trudnym ustępstwem dla niektórych, jest po prostu usłyszeć, co druga strona mówi. No, w negocjacjach mówi się o interesach drugiej strony, które dobrze byłoby usłyszeć. Prawda? Czy że jeżeli nie bierze się pod uwagę tej drugiej strony, to niezwykle łatwo w negocjacjach utknąć na poziomie deklaracji, czy na poziomie stanowisk, a nie prawdziwych interesów, które za nimi stoją. Nie można się wtedy porozumieć. Czyli, że też w życiu społecznym brak empatii jest czymś, co może bardzo przeszkadzać i blokować rozwój społeczny. No, nic dodać, nic ująć. W życiu społecznym zdawałoby się, że negocjacje to taki termin zarezerwowany do bardzo określonej klasy sytuacji, ale de facto my negocjujemy na co dzień we wszystkim. Oczywiście. Więc to jest temat, który powraca jak bumerang. Iza, zbieramy się powolutku do końca naszego spotkania, ale mam mocne pytanie na koniec. Mianowicie, dlaczego świadomość, a właściwie samoświadomość, ma kluczowe znaczenie dla bycia empatycznym w relacjach społecznych? Po pierwsze dlatego, że jak mówiłyśmy uprzednio, pozwala rozróżnić siebie od drugiego, ja od ty. A co za tym idzie, odróżnić własny stan psychiczny od czyjegoś. Bo może zdarzyć się tak, że wydaje nam się, że wyobrażamy sobie trafnie to, co drugi człowiek przeżywa, tymczasem przypisujemy temu człowiekowi własny stan. I to się w psychologii elegancko nazywa projekcją. I to się nazywa projekcją, że przypisujemy drugiemu człowiekowi. Dalej, ponieważ zaczęłyśmy mówić o życiu społecznym, to, że to też się wiąże z tym, jak to życie społeczne my odbieramy. Bo przytoczyłeś tutaj badania, w których Polska wygląda bardzo źle, jeśli chodzi o zdolność do empatii. Ale doświadczenie wielu z nas jest takie, że może to aż tak źle nie wygląda. No obie powiedziałyśmy, że my na przykład spotykamy się z życzliwością. Tak, że bardzo często w różnych sytuacjach spotykamy się z życzliwością. I że tu nieuchronnie nasuwa się taka myśl, na ile to doświadczenie jakiegoś braku zrozumienia i empatii wiąże się z tym, co sami w sobie nosimy. Prawda? Czyli na ile to jest tak, że to może mi się wydawać, że moja sąsiadka na mnie patrzy złym okiem, bo ja sama jestem rozdrażniona. I to jest coś, co mi się wydaje. Czyli, że tak naprawdę... I jej to przypisuję. Czyli tak naprawdę nie jestem empatyczna, nie jestem w stanie trafnie rozpoznać tego, co ona przeżywa, tylko przypisuję jej własne doświadczenie. I jeżeli z jakiegoś ważnego powodu nosimy w sobie, nie wiem, czy rozdrażnienie, czy jakiś inny rodzaj agresji, to wtedy może się zdarzyć tak, że czujemy się też tak
traktowani przez swoje otoczenie. Nieempatycznie, egoistycznie i tak dalej. Co może prowokować to, że wtórnie zaczynamy siebie traktować jak ofiary agresywnego zachowania z drugiej strony. Zdecydowanie. I na dodatek może też innych zachęcać do tego, żeby realnie w ten przewidywany przez nas sposób się zachować. Czyli jeżeli mam wrażenie, że moja sąsiadka patrzy na mnie złym okiem, no to ja popatrzę na nią złym okiem i być może wtedy ona również odpowie jakimś burknięciem na moje dzień dobry. I wtedy możemy spokojnie zacząć myśleć, jaka ona jest wredna i jak tak bardzo jest. Nie zasługuje na nasze szlachetne, dobre intencje. Nasze szlachetne, dzień dobry. Mówiłyśmy też o tym, na ile media, szukając sensacji, jakoś wykorzystują ten element właśnie walki między ludźmi. Ona zawsze bardziej przykuwa uwagę niż pozytywne przykłady życzliwości międzyludzkiej. Tak jest. Rzadko w mediach mówi się o tym, że pani X wyszła z domu i przeżyła szczęśliwy dzień. Tak. Bo to nikogo nie interesuje, bo to nie jest niezwykłe. Tak. W gruncie rzeczy, co ciekawe, no bo właśnie jednak okazuje się, że to, co jest zwykłe, to często nie wiem, zrozumienie między ludźmi i empatyczność ludzi wobec siebie, a nie jakiś rodzaj wrogości. To właściwie powiało optymizmem i bardzo się z tego cieszę, bo ja też, ja po prostu nie mam, jak w sobie to odnajduję w tej chwili, takiej potrzeby, żeby pielęgnować to poczucie, że nasz naród, nasze społeczeństwo jest paskudne, skoncentrowane wyłącznie na własnych interesach, że nie ma tej życzliwości, no bo jeśli doświadczam tego, że ktoś cierpliwie czeka, aż ja się wytarabanię z tramwaju, jeśli wiozę ze sobą dużo różnego ręcznego bagażu, mało tego, ktoś mi pomaga w tym wyjściu, no to ja wiem, że to drobny przykład dnia codziennego, bardzo niemedialny, ale jestem skłonna myśleć, że fajni są ci ludzie dookoła, którzy właśnie taką cierpliwością się charakteryzują. No więc właśnie, no może to też zależy od tego, jaki rodzaj energii niesiesz w sobie. Jeśli to jest taka energia, która generalnie jest jakaś życzliwa wobec innych, to to jest też coś, co do ciebie wraca. Iza, bardzo, bardzo ci dziękuję za twoją wizytę w Emocjonalnym Ładzie. Ja również dziękuję. Dziękuję tobie, dziękuję państwu. Do usłyszenia. I do usłyszenia. Emocjonalny Ład.